Radio Kraków. Dzień dobry, naszym gościem Fryderyk Zyska, projektant samochodów nie tylko. Witaj. Dzień dobry, witam Państwa. Czyli nasze cykliczne spotkanie i rozmowy o tym, jak konstruuje się samochody i po co w ogóle. Tak, i o estetyce. Tak, i o estetyce przede wszystkim. Dziś o vanach. Ciągle w Polsce popularna kategoria samochodów. Tych vanów jest na drogach pełno. Ja tak patrzę, 6, 7, 10-miejscowe auta i jedna osoba w środku. Tak, no szczególnie w Krakowie można ich zobaczyć dużo ze względu na to, że jest turystycznym miastem, więc często jeżdżą to te takie transporty, lotnisko, miasto, mm-hmm. czy jakieś transfery. Miejsce. Transfery, ale dokładnie. To rozumiem, bo to jest samochód, który pracuje i on... Tak, robi wtedy sens. Tak, to... Natomiast jeżeli kupimy taki samochód do własnego użytku, nawet jeżeli mamy rodzinę wieloosobową, to tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, czy potrzebujemy tego auta na co dzień. Mm-hmm. Bo może się okazać, że codziennie nie wozimy 7 osób, mm-hmm. tylko wozimy puste miejsca, a sami jedziemy takim samochodem do pracy. I to auto oczywiście od razu więcej waży, trudniej go zaparkować, więcej pali. No więcej miejsca same zajmuje. Same problemy. Ja nie wiem, czy to jest takie przyjemne jeżdżenie takim samochodem, prawda? Autobusem, autosanem. No, kiedyś było tak w 80-tych latach, że brało się pieniądze ze skarpety, jechało na giełdę i patrzyło, co tam mogę za to kupić. O, dobra, trafił się Polonez, dobra, biorę. To też nie było wielkiego wyboru. Prawda? A dziś jest trochę inaczej. Zastanawiam się właśnie, no bo rozumiem, że rodziny wielodzietne, czy ludzie, którzy mają potrzebę, jasne, oczywiście. Ale mam wrażenie, że jeździ tymi autami cała masa ludzi, którzy tak naprawdę kupili go, bo nie mieli innego pomysłu na to, co kupić. Więc dobra, był, to wziąłem. Był akurat w dobrej cenie. Ale to bez sensu jest. Planują, że będą go używać, a później troszeczkę inaczej to wygląda, bo nie jeździmy tak często na ryby, albo nie jeździmy tak często za miasto, całą rodziną. Bo dzieci dorastają. Bo na wakacje samolotem, a mamy auto, którym moglibyśmy świat w koło objechać. No i się okazuje, że takie auto trochę więcej pali, to znowu może wybrać inny środek lokomocji. No właśnie, i to tak się wszystko dziwnie toczy. Tak szczerze powiedziawszy, to nie są ładne auta. No większość nie. Większość nie i tak naprawdę, jeżeli by się im przyjrzeć, to Zafira, większość na przykład. Koncernów, to widać w jaki sposób jakby właściciel poszczególnych marek operuje ekonomią i jak są zapożyczane elementy z jednego do drugiego. Mhm. Prawda? Bo i w Seacie, i w Volkswagenie, w tych vanach możemy dostrzec praktycznie lustrzane odbicie, to tylko znaczkiem się różni. Ale to może są już kwestia preferencji, że ktoś nie kupi Volkswagena, ale kupi Seata, bo będzie uważał, że to jest samochód dla niego. Ale to coś samo zupełnie innego niż Volkswagen, oczywiście. No dokładnie, tak. No może trochę większy, nie wiem, niezależność, jakiś, może bardziej młodzieżowa marka, ale i również w tych mniejszych samochodach, które powinny stanowić alternatywę dla vanów, widać to samo, bo jest Skoda, Volkswagen i Seat, małe samochody, Up, Citygo i Seat, nie pamiętam jak się nazywa ten mały model, ale no to są praktycznie te same samochody, różnią się cenowo, no i mamy odrobinę wyposażenia. No, ale generalnie, bo na przykład tak, rozumiem, że urosła Skoda Yeti i to jest bardzo przyjemny samochód, dobrze się tym jeździ, świetnie wyważony, trzyma się drogi, znakomite auto. Rzeczywiście wiem, jest większa przestrzeń, jest łatwiej. Ale po co miałbym jeździć autem 7-miejscowym? Byłem teraz na premierze nowego Mitsubishi Outlandera. W ruchu ulicznym i na drodze, jak widzimy takie samochody, nie zwracamy na to tak dokładnie uwagi. Ale jak zobaczyłem go z bliska w salonie, na tle na przykład Lancera czy innych samochodów, zobaczyłem, jak on jest wielki. On podobno nie jest wiele dłuższy, ale jest tak ogromny, wielki, ciężki, wizualnie. Wysoki. Tak. 5 miejsc, a z tyłu jeszcze bagażnik, jakbyś tam chciał władować ponton nadmuchany. I zacząłem się zastanawiać, po co takie auto? I to mi właśnie dało do myślenia, że może trochę jednak przesadzamy z tymi gabarytami. Ale to klient decyduje też, że robimy to, w jaki sposób reagują i odpowiadają koncerny. Więc jeżeli chcemy pokazać swój status, chcemy mieć większy samochód. Mhm. No więc wybierzemy takiego SUV-a czy vana. A to niekoniecznie jest samochód, który odpowiada naszym potrzebom. I to tak samo jak przy kupnie garnituru. Możemy kupić go w sklepie i to jest garnitur, który będzie pasował na wszystkim. Możemy go też również uszyć na miarę, więc może potrzebny byłby taki doradca sprzedaży. Ale to chyba jest inaczej, bo to tak jakbyś kupił garnitur 3 rozmiary za duży. Tak, ale z perspektywą, może że może rosnę. Kiedyś się przyda, dokładnie, no tak. Więc tak samo jest z samochodem. Ale to jest taki, prowadzi trochę do absurdu. Na Wyspach Kanaryjskich widziałem w tym roku, wyspa ma 60 km długości, 20 szerokości, ogromny parking dla kamperów.
ze 20-30 kamperów. I zastanawiam się, skąd się wzięły. No musiały przepłynąć promem, tak? Może ktoś pytał o to, bo lubi taki sposób wypoczynku i brakowało mu tego właśnie. No może tak. No rzeczywiście nie wziąłem tego pod uwagę, że ktoś jest na tyle masochistą, że chce spać w samochodzie. Ale poważnie mówiąc, to rzeczywiście jeśli ktoś tym kamperem tam przyjechał, to musiał kupę kasy zapłacić za przepłynięcie promem. No i potem gdzie po tej wyspie pojedziesz, jak ona ma 60 km długości? Dwa parkingi na tej wyspie dla tych kamperów i to wszystko, więc trochę mnie to zdziwiło. Ale psychologia człowieka też jest taka, że nawet jeżeli jedzie na wakacje, to zabiera ze sobą tyle rzeczy po to, żeby w tym pokoju hotelowym czy kamperze czuć się jak u siebie w domu. To nie tylko człowieka, ślimak też tak ma, bo bierze budkę. Nie wiem, czy dobrze jest naśladować ślimaka, bo to po to jedziemy gdzieś na wakacje, żeby spróbować czegoś innego, prawda? I mieć ten niedosyt tych rzeczy, które mamy w domu. Więc może też i z doborem samochodu, czy na wakacje, to powinno tak działać. Zastanawiam się, jak to, bo to chyba projektowanie vana to jest też ciężka sprawa dla projektantów, nie? Tutaj głównie tu są inne aspekty brane pod uwagę, bo przede wszystkim ergonomia, to w jaki sposób będzie, czy będzie komfortowo można wsiąść, wysiąść z tego samochodu. Pokręcić w jaki fotele, sposób będziemy strony. Mogli zaaranżować właśnie wnętrze, ale też i przestrzeń bagażową. Ona powinna być na tyle... podłoga płaska, po to, żeby ją można było w dowolny sposób aranżować, żeby jak najwięcej różnych naszych gratów się tam zmieściło, bagaży. No i też, żeby jeżeli jedziemy całą rodziną, no to będą potrzebne rzeczy dla dzieci. Czasem mamy jeszcze małe dzieci, więc wózek. Czasem jadą z nami rodzice, więc oni też mają swoje bagaże, rzeczy, które chcą ze sobą zabrać. Są im potrzebne na miejscu. No i taki samochód też, no to nie jest samochód sportowy, on nie ma mieć osiągów takich jak samochód sportowy, ta specyfika jazdy jest inna, o czym niestety kierowcy zapominają i gnają takimi autami, wierząc w to, że on się zatrzyma tak jakby miał tarcze hamulcowe, ceramiczne i one się nie przegrzeją, no, więc... Tak, to prawda, że rzeczywiście takim samochodem zupełnie inaczej się podróżuje. Pomimo tego, że kupujemy taki samochód, to też powinniśmy... Dokonując doboru, powinniśmy się zastanowić, w jakim celu kupujemy takie auto, ale też powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób będziemy nim się poruszać. Tu jest też fajna alternatywa dla tych, którzy wyjeżdżają na wakacje czy na narty. Wiem, bo sam to przetestowałem. Warto czasem wypożyczyć samochód właśnie, na przykład Primastara czy Renault Trafic. Auta ja tak często robię. No, z zaprzyjaźnionej firmy wypożyczam samochód. Potrzebuję większy samochód, wypożyczam ten samochód. I te koszty się rozkładają. Dokładnie. Mało tego, przejechanie 1000 kilometrów takim autem jest na pewno mniej męczące niż w samochodzie, gdzie jedziemy w pozycji przykurczonej, nogi blisko i słabe krążenie krwi. Siedzimy jednak rzeczywiście jak w autobusie w pozycji takiej wygodnej. No i z ekonomicznego punktu widzenia w ogólnym rozrachunku na pewno taniej wychodzi, że wypożyczymy taki samochód, nie musimy go użytkować przez cały rok. No także rzeczywiście jest sens, bo to oczywiście te samochody mają swój sens, tylko pytanie, czy one na pewno mają sens w mieście i czy my trochę nie przesadzamy jednak z tym, gama samochodów przeznaczonych stricte do przestrzeni miejskiej jest bardzo szeroka, więc na pewno nie powinno być problemu z tym, żeby wybrać coś dla siebie. I te samochody są naprawdę ciekawe, bo począwszy od Mini Fiata 500, ale też Renault ma Twizy. Bardzo fajny samochód elektryczny, wygląda jak z filmów science fiction, więc dlaczego dziecku nie zafundować taki dwuosobowy samochód, który nie rozwija wielkich prędkości, ale też a jednocześnie zaspokaja jakieś potrzeby estetyczne młodego pokolenia. Będzie mógł się, taka młoda osoba może się poruszać swobodnie po mieście, a nie zajmuje to wiele miejsca też w przestrzeni miejskiej. Wspomniałeś o autach elektrycznych. Miałem ostatnio okazję pojeździć kilka dni Nissanem Leafem. Niedługo będę miał samochód elektryczny 5- czy 7-miejscowy też Nissana. I tu od razu już cię zapraszam do tego, żebyś tym samochodem się przejechał i o tych autach państwu opowiemy innym razem. A dziś próbowaliśmy zainteresować państwa vanami i zwrócić uwagę, czy na pewno... są potrzebne. Czy tak, czy kupując vana, czy na pewno wiemy, co robimy, czy kupujemy, bo był. A potem się zastanawiamy, jejku, co z tym fantem począć. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Fryderyk Zyska był naszym gościem, znany projektant, gość Radiostrady. Przypomnij jeszcze adres swojego bloga, bo to zachęcamy też do czytania. dukegarage.blog.pl. Jestem też na Instagramie i na Facebooku. Także zapraszam do komentarzy, do odwiedzania, śledzenia. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.